Dzisiaj rano otrzymaliśmy informację, że w domu jednorodzinnym w miejscowości Rakowiska jeden z sąsiadów zauważył uchylone drzwi, poprosił o przyjazd policji, skierowano na miejsce patrol policji, wszedł do środka i w mieszkaniu, w domu znaleźliśmy ciała dwóch osób. Są to osoby zidentyfikowane, mężczyzna 48 lat i 42-letnia kobieta, jest to małżeństwo. Pod koniec 2014 roku całą Polską wstrząsnęła makabryczna informacja o morderstwie szanowanego małżeństwa w Rakowiskach. Miejsce zbrodni przypomina krwawe sceny z horroru, okoliczności i tożsamość morderców po dziś dzień budzą silne emocje. W tym materiale przyjrzymy się sprawcom tego brutalnego czynu, przeanalizujemy mechanizm ich działania przed, po i w momencie zabójstwa, a także spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co skłoniło ich do odebrania życia dwóm niewinnym osobom. Zanim zaczniemy, chciałem przypomnieć, że warto jest zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Tutaj z pomocą przychodzi VPN od Surfshark. Przede wszystkim dzięki VPN, takiemu jak choćby właśnie Surfshark, twoje dane i działania w internecie są bezpieczne. Jeśli korzystasz z szyfrowania danych, które oferuje VPN, to ani cyberprzestępcy, ani wielkie korporacje nie mogą śledzić cię w sieci. Mając VPN np. w telefonie czy laptopie, możesz bezpiecznie logować się na swoje konta poprzez publiczne Wi-Fi, a mówimy np. o logowaniu do banku, gdzie trzymamy swoje pieniądze. Niestety złodzieje często wykorzystują miejsca publiczne, takie jak hotele czy kawiarnie. Dzięki VPN możecie również zmienić swoją lokalizację i na przykład na popularnych serwisach streamingowych oglądać filmy i seriale niedostępne w kraju, w którym się znajdujecie, ale również dzięki zmianie lokalizacji możecie kupować produkty cyfrowe w Argentynie czy Turcji, dzięki temu można sporo zaoszczędzić. Z kodem Zbrodnia i Kara ekskluzywna zniżka i 3 miesiące za darmo. Wszystkie linki znajdują się w pierwszej linijce opisu pod tym filmem. Zachęcam, aby zacząć korzystać z Surfshark i przekonać się samemu. Tymczasem zaczynajmy historię makabrycznego zabójstwa w Rakowiskach. Agnieszka i Jerzy Niedźwiedź według relacji ich znajomych byli kochającym się i szczęśliwym małżeństwem. Ich sytuacja finansowa również była bardzo dobra. Ona ceniona nauczycielka języka rosyjskiego w szkole średniej i tłumaczka przysięgła, on zasłużony pułkownik Straży Granicznej, wcześniej funkcjonariusz policji. Na co dzień wiedli spokojne i poukładane życie. Mieli wielu oddanych znajomych. Mieszkali w jednym z bloków przy ulicy Władysława Jagiełły w Białej Podlaskiej. 10 kwietnia 1996 roku na świat przyszedł ich wymarzony syn Kamil. Od początku był ich oczkiem w głowie. Rodzice robili wszystko, aby nigdy niczego mu nie brakowało. Mimo codziennych obowiązków i pracy zawodowej poświęcali mu dużo uwagi i dawali pełne wsparcie, niezależnie od zaistniałych sytuacji. Przy tym też Jerzy nauczył syna dyscypliny i niejednokrotnie go krótko trzymał, tak żeby ten nie stał się zbyt rozpieszczony. To wszystko sprawiło, że Kamil posiadał świetne relacje ze swoimi rodzicami. Łączyła ich silna więź. W 2013 roku rodzina przeprowadziła się na wieś do Rakowisk. To niewielka miejscowość położona tuż przy granicy z Białą Podlaską, stanowiąca jednocześnie zaplecze sypialniane tego miasta. Małżonkowie razem z synem zamieszkali w nowo wybudowanym domu w spokojnej i cichej okolicy na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Rubinowej. Kamil uczęszczał do Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Z relacji nauczycieli i uczniów wynikało, że miał bardzo dobre relacje z koleżankami i kolegami. Dobrze się uczył i nie sprawiał problemów wychowawczych. Generalnie był miły, pomocny i należał do osób spokojnych, nie wyróżniając się niczym szczególnym. W okolicach lata 2014 roku Kamil nawiązuje relacje z rówieśniczką z tej samej szkoły, Zuzanną. W tamtym czasie chłopak spotykał się z inną dziewczyną, ładną i normalną, jak wspominali jego znajomi. Z całą paczką trzymali się wspólnie. We wspomnianej grupie była również Zuzanna. Później grupa przyjaciół się o coś pokłóciła, a Kamil zerwał ze swoją dziewczyną i został z Zuzanną. Nastolatka była całkowitym przeciwieństwem ułożonego chłopaka. Urodziła się 25 kwietnia 1996 roku w Toruniu. Od najmłodszych lat uczęszczała na różne zajęcia sportowe, trenowała piłkę nożną i ręczną, wychowywała się w niepełnej rodzinie. W znacznej mierze opiekowała się nią babcia, ponieważ jej mama większość czasu poświęcała karierze. Pracowała jako wykładowczyni na jednej z siedleckich uczelni wyższych, a w tamtym okresie tworzyła także swoją pracę doktorancką. Konsekwencją tego było to, że Zuzanna nie stworzyła zażyłej relacji z mamą, jak choćby ich chłopak Kamil. Nie zwierzała jej się z codziennych spraw i nie otrzymywała należytego wsparcia w trudnych sytuacjach. Nastolatka czuła się samotna i nie miała najlepszych kontaktów z rówieśnikami, będąc przez nich w pewien sposób nieakceptowaną. Jej ogromną pasją była poezja. W pewnym okresie swojego życia zaczęła przygodę z tworzeniem wierszy pod pseudonimem literackim Maria Goniewicz, który powstał najprawdopodobniej w odniesieniu do jej drugiego imienia. W wywiadzie udzielonym lokalnemu portalowi twierdziła, że zaczęła pisać wiersze po śmierci ojca, bo bardzo to przeżyła i przekuła ten ból w sztukę. Tak naprawdę sytuacja była dużo bardziej złożona. Są dwie wersje. Jedna mówi, że Zuza poznała ojca dopiero w wieku nastoletnim i ten faktycznie wkrótce zmarł, druga, że nie poznała go nigdy. Na pewno wychowywała się bez męskiego wzorca, o czym będzie jeszcze w tym materiale. W każdym razie stworzyła stronę na Facebooku, którą w całości poświęciła na dokumentowanie swojej artystycznej drogi. W opisie strony umieściła napis „Bezczelnie młoda, bezczelnie zdolna”. W swoich postach publikowała przede wszystkim autorskie wiersze, jak choćby taki. Zacytuję. Maria Goniewicz, ostatni. Mój drogi, mój najdroższy, nie ma już drogi ucieczki, nie ma odwrotu, nie odwracajmy kota ogonem, nie ma wyjść awaryjnych, ale wyjdziemy z tego cało. Wszystko jest, ty mi jesteś, mamy co palić, chodźmy. Chodźmy tu i teraz, mimo że to wyłącznie mięśnie, skóra, nieruchome kości, żadne nieruchomości. Nawet jeżeli będą w nienaruszonym stanie, nigdy nie będą w stanie naruszyć pewności, że jednak da się gdzieś w świecie poczuć jak u siebie w domu. Niektóre posty zawierały informacje o możliwości spotkań i zakupu wydanego przez nią tomiku, który nazwała 33. Obecnie strona zgromadziła prawie 6000 obserwujących. Ostatni post dotyczący możliwości odbioru tomiku wierszy Zuzanna zamieściła dokładnie w dzień popełnienia okrutnej zbrodni. Zakochany chłopak postanowił dla niej całkowicie zmienić swój styl. Zaczął nosić wyłącznie ciemne ubrania i tym sposobem upodobnił się do Zuzanny. Ich relacja bardzo szybko się rozwinęła. Rodzice zauważyli diametralną zmianę w wyglądzie i zachowaniu ich jedynego syna i byli bardzo przeciwni jego zażyłym relacjom z tajemniczą Zuzanną. Uważali, że dziewczyna źle na niego wpływa i sprowadza go na złą drogę, a skutkiem tego było pogorszenie relacji 18-latka z opiekunami. Chłopak coraz rzadziej z nimi rozmawiał i nie chciał więcej zwierzać się ze swoich prywatnych spraw. Uważał, że niesprawiedliwie i stereotypowo oceniają Zuzannę. W dodatku zaczął mieć problemy w szkole, zerwał znajomości z kolegami z klasy, a jego wyniki w nauce się pogorszyły. Pewnie wpływ na to miał również fakt, że razem z Zuzanną często wagarowali. Jego nieobecności wynosiły nawet 54%. Nauczyciele próbowali reagować na wiele sposobów, bo cała sytuacja doprowadziła do tego, że Kamilowi groziło nieotrzymanie świadectwa ukończenia liceum, a co za tym idzie, niedopuszczenie do matury. Przez duże problemy matka przeniosła Zuzannę do drugiego LO w Białej Podlaskiej. Nowa szkoła znajdowała się nieopodal poprzedniej placówki, dlatego dalej regularnie widywała się z chłopakiem, a ich kontakty w żaden sposób się nie pogorszyły. Kamil i Zuzanna pasjonowali się mrocznymi klimatami, zwłaszcza tematami związanymi ze śmiercią. Bardzo lubili filmy American Psycho oraz Urodzeni Mordercy. American Psycho opowiadał o bankierze, który z powodu życiowej pustki morduje przypadkowe osoby. Jeśli chodzi o Urodzonych Morderców, to patrząc na fabułę, nie trudno oprzeć się wrażeniu, że ten kinowy hit miał na nastolatków duży wpływ. Otóż film opowiada o parze kochanków podróżujących przez Stany Zjednoczone, która to para w czasie owych wojaży zabija przypadkowo osoby, pozostawiając zawsze przy życiu jednego świadka, a media relacjonują ich dokonania, czyniąc ich tym samym bohaterami młodego pokolenia. Pod koniec 2014 roku w głowie Zuzanny zrodził się plan, aby raz na zawsze pozbyć się rodziców Kamila, dzięki temu nikt nie wtrącałby się w ich relacje, a ponadto Kamil odziedziczyłby duży majątek, w tym ich nowoczesny dom o powierzchni 186 m2, który z całą pewnością jest sporo wart i korzystnie będzie wystawić go na sprzedaż. Wspólnie ułożyliby wymarzone życie z dala od krytykujących osób z ich otoczenia. Któregoś dnia opowiedziało o wszystkim Kamilowi. Na początku chłopak sądził, że dziewczyna robi sobie żarty, jednak po czasie dotarło do niego, że Zuzanna w tej kwestii jest śmiertelnie poważna. To właśnie ona była mocniejszym ogniwem w ich relacji, dlatego 18-latek nie sprzeciwił się i szybko dał się namówić na morderstwo własnych rodziców. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, tak po prostu dał się namówić. Nastolatkowie przez kilka tygodni wspólnie planowali zbrodnię. Starannie obmyślili wszystkie szczegóły. Postanowili zabić, opierając się na scenach z opisanych wcześniej filmów American Psycho oraz Urodzeni Mordercy. Zuzanna skontaktowała się internetowo ze znajomym z Wielkopolski Marcinem, którego poznała na openerze kilka miesięcy wcześniej. Zapytała, czy odbierze ich z Warszawy i zawiezie swoim samochodem do Krakowa. Nastolatka opowiedziała mu, że 14 grudnia 2014 roku chce pojawić się na wydarzeniu kulturowym o nazwie Poezję i Herezję. Są to cykliczne spotkania artystyczne odbywające się na Kazimierzu. W trakcie wydarzenia swoje dzieła prezentują różni artyści. Zuza tym samym postanowiła nie wdrażać go w makabryczny plan morderstwa. 18-latka zaproponowała, że za podwózkę zapłaci mu do ręki kilka tysięcy złotych. Oczywiście para młodych ludzi na co dzień nie dysponowała taką kwotą, ale Zuzanna wykombinowała, że ukradnie je z domu Kamila po całej zbrodni. Dla Agnieszki i Jerzego Niedźwiedź dzień zapowiadał się jak każdy inny. Syn poinformował ich wcześniej, że wyjeżdża na weekend do innego miasta. Rano małżonkowie wyszli do pracy, a po powrocie do domu zajęli się codziennymi sprawami. Kamil i Zuzanna w godzinach popołudniowych wyruszyli pociągiem w podróż do Warszawy. Po dotarciu do stolicy udali się na zaplanowane wcześniej zakupy do galerii handlowej. Na miejscu kupili kilka par rękawiczek, folie, buty i płaszcze przeciwdeszczowe. Później poszli w umówione miejsce, z którego miał odebrać ich znajomy. Gdy dotarli, zauważyli, że w samochodzie jest nie tylko Marcin, ale również jego dziewczyna, Linda, która nie została uwzględniona podczas planowania podróży. Mimo to Zuzanna z Kamilem wsiedli do pojazdu i ruszyli w kierunku Krakowa. Małymi krokami rozpoczęli realizację planu. Dojeżdżając do Krakowa, Zuzanna oznajmiła kierowcy, że muszą jak najszybciej zawrócić i pojechać do Białej Podlaskiej, bo zapomniała laptopa, w którym miała przygotowane wiersze na niedzielne spotkanie. Marcin był widocznie poirytowany nagłą decyzją. Wówczas od Białej Podlaskiej dzieliło ich około 400 km, a cała podróż trwała już dosyć długo. Zuzanna, nie mając wyboru, zaproponowała Marcinowi, że podwoi stawkę za wyjazd. Chłopak miał dostać aż 10 tysięcy złotych. Ostatecznie wszyscy pasażerowie się zgodzili i samochód ruszył w stronę województwa lubelskiego. Kamil w tamtym czasie za pomocą wysyłanych SMS-ów do mamy specjalnie wprowadził rodziców w błąd odnośnie miejsca swojego pobytu i tego, co aktualnie robi. Jednocześnie obiecał im na koniec, że będzie na siebie uważał i zapewnił, że pojawi się w poniedziałek w szkole, bo właśnie tego dnia rozpoczynają się próbne matury. Około godziny 2 nad ranem, po kilkugodzinnej podróży, cała czwórka dociera do wsi Rakowiska. Będąc już w okolicach domu Kamila, Zuzanna wskazała Marcinowi, gdzie ma się zatrzymać. Zrobiła to nieprzypadkowo. Nie chciała, aby znajomi zobaczyli dom rodzinny chłopaka. Na odchodne dziewczyna dodała, że chce jeszcze wziąć szybki prysznic, ale to wszystko nie zajmie im dłużej niż godzinę. Tak więc Zuzanna razem z Kamilem wysiedli z pojazdu kawałek dalej i skierowali się pod dom chłopaka. Przed budynkiem przebrali się, wyciągnęli rękawiczki i noże myśliwskie, które Zuzanna przygotowała na to wydarzenie. Miały one specjalnie zakończone ostrza, którymi znacznie łatwiej było operować. Kamil swoim kluczem otworzył drzwi wejściowe. Wewnątrz znajdował się pies, który słysząc dźwięk przekręcanego zamka w drzwiach, zaczął gwałtownie szczekać. Gdy para dostała się do środka, zwierzę poznało swojego właściciela i szczekanie ustało. Kamil zabrał psa na dwór, aby nie sprawiał więcej kłopotów. W przedpokoju 18-latkowie zdjęli buty i po chwili weszli do zaciemnionej sypialni rodziców, którzy niczego nieświadomi spali. Mając w ręku noże, stanęli nad małżeństwem. Kamil rozpoczął odliczanie od 3. 3, 2, 1. Po krótkiej chwili na jego znak oboje zaczęli zadawać ciosy na oślep. Ciężko ranni rodzice Kamila wybudzili się. Podczas gdy Zuzanna i Kamil atakowali broniącego się ostatkiem sił Jerzego, Agnieszka skorzystała z chwili ich nieuwagi i wybiegła z pomieszczenia. Niestety Kamil od razu się zorientował. W korytarzu zaatakował mamę od tyłu i zdecydowanym ruchem po gardle zakończył jej życie. W późniejszych rozmowach przekaże, że postąpił tak, aby szybciej to sfinalizować i oszczędzić rodzicielce cierpień. Chłopak pobiegł pomóc Zuzannie ostatecznie rozprawić się z ojcem. Gdy sprawdzili, że Jerzy z całą pewnością nie żyje, zabrali potrzebne rzeczy, przebrali się i opuścili dom, nie zamykając drzwi wejściowych na klucz. W środku byli niecałą godzinę, jednak gdy podeszli na miejsce, gdzie miał czekać Marcin z dziewczyną, okazało się, że znajomi odjechali. Zuzanna postanowiła do niego zadzwonić i tym sposobem jej telefon zalogował się do pobliskiej sieci. Na jednym z kolejnych postojów Marcin zauważył w bagażniku zakrwawione ubrania. Wkrótce Zuzanna powiedziała mu, co zrobiła. Chłopak słusznie zaczął mieć do niej pretensje, że wmanewrowała go w coś takiego. Wtedy ta obiecała mu 100 000 złotych po sprzedaży domu, który Kamil odziedziczy. Ostatecznie stanęło na 200 000, czyli 100 dla Marcina i jego dziewczyny za milczenie. Samochód Marcina po kilku minutach pojawił się na miejscu i wszyscy razem odjechali. Rano w sobotę 13 grudnia 2014 roku policjanci rozpoczynający służbę otrzymali zawiadomienie, że najprawdopodobniej doszło do napadu na jeden z domów jednorodzinnych przy ulicy Rubinowej 24. Pod wskazanym adresem porozmawiali z sąsiadem, który jest przekonany, że po godzinie 2 w nocy w domu obok słyszał głośne, niespokojne szczekanie psa i głos kobiety rozpaczliwie wołającej pomocy. Mężczyzna nie zadzwonił wtedy pod numer alarmowy, ponieważ po krótkim czasie odgłosy ustały. Natomiast w godzinach rannych sąsiad ten zauważył, że drzwi z zewnątrz, boczna ściana oraz elewacja miały obfite ślady krwi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia odkryto, że drzwi domu były otwarte. Po wejściu do środka policjanci doznali szoku. Wnętrze wyglądało jak rzeź. Panował chaos, a wszędzie można było zauważyć ogromne plamy krwi. W korytarzu leżały zwłoki kobiety. Po wejściu do sypialni funkcjonariusze znaleźli również zmasakrowane ciało mężczyzny. Po godzinie 9 na miejscu pracowała już ekipa śledcza. W pomieszczeniu była duża ilość śladów stóp, co na pierwszy rzut oka sugerowało śledczym, że sprawca bądź sprawcy przemieszczali się po całym domu i z pewnością spędzili w nim jakiś czas. Ponadto w powietrzu było czuć intensywny zapach ludzkiej krwi. Śledczy najpierw przypuszczali, że doszło do włamania i chęci rabunku, ponieważ dom był nowocześnie umeblowany, a jego właściciele posiadali wysoki status majątkowy. Prawdopodobne było, że wydarzyło się coś niespodziewanego, co w jakiś sposób zmusiło sprawców do pozbycia się domowników. Śledczy brali również pod uwagę teorię, że zabójstwo małżeństwa było zaplanowane, a jego powodem było to, że Jerzy pracował na wysokim stanowisku i może komuś w jakiś sposób się naraził albo wiedział zbyt wiele na jakiś temat. Była nawet hipoteza, że sprawcami byli sataniści, którzy postanowili odprawić jakiś rytuał. Oględziny zwłok wykazały, że ciała były zmasakrowane. Widoczny gołym okiem był efekt overkill, czyli zadawania silnych ciosów w znacznie większej ilości niż było potrzeba do pozbawienia życia ofiar. Technicy zabezpieczyli na miejscu zbrodni cały materiał dowodowy. Pies tropiący gubi trop w okolicach domu. Pojawiło się podejrzenie, że osoby odpowiedzialne za zabójstwo uciekły z miejsca zbrodni jakimś środkiem transportu. Po dokładnym sprawdzeniu tożsamości ofiar na celowniku śledczych pojawił się jedyny syn pary, który w tym przypadku jako jedyny nie był obecny w miejscu zamieszkania. Zastanawiali się, czy jest możliwość, że w jakimś stopniu również i on ucierpiał w tej krwawej masakrze, a jego zwłoki nie leżą gdzieś ukryte w innym miejscu. Po czasie policjanci zaczęli prześwietlać Kamila i partnerkę, z którą się regularnie spotykał. Mundurowi dowiadują się, że w 2013 roku kobieta była oskarżona o obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia. Po wstępnych przeszukaniach okolic domu i sprawdzeniu logowań z telefonów 18-latków wyszło na jaw, że jedno z urządzeń w czasie morderstwa odebrało sygnał w okolicy. Nadal nie było żadnego znaku życia od chłopaka ani jego partnerki i nikt nie znał ich aktualnej lokalizacji, dlatego funkcjonariusze pojechali pod adres, w którym zameldowana była Zuzanna. Tam uzyskali informację od jej mamy, że nie ma jej obecnie w domu, bo pojechała na wieczór literacki do innego miasta. W tym czasie Zuzanna oraz Kamil w godzinach porannych 13 grudnia 2014 roku pojawili się w mieszkaniu znajomej Zuzanny w lokalu przy ulicy Słomianej, niecałe 3 km od centrum miasta. Wytłumaczyli, że zostali napadnięci w pobliżu dworca głównego, ale nie chcieli opowiadać jej o szczegółach całego zajścia. Zuzanna niejako sama poinformowała śledczych, gdzie z Kamilem się znajdują. A zrobiła to poprzez post na Instagramie, na którym dodała zdjęcie krakowskiej ulicy w szarych barwach, podpisane Kraków, Kraków, Tyszmato Pijacka. Teraz już łatwo było ustalić miejsce pobytu krwawych kochanków. Na Facebooku również pojawił się post o możliwości odbioru tomiku poezji w Krakowie. Wspominałem o tym wcześniej. Pozostawała tylko kwestia, pod jakim adresem, w jakim miejscu w Krakowie podejrzani się znajdują. Bardzo wymowne są tutaj zeznania koleżanki, u której się zatrzymali. Zacytuję. Nie wiedziałam, że tyle godzin byłam pod jednym dachem z mordercami. Płakałam, gdy kolega mi przysłał link do informacji o śmierci rodziców Kamila. Nie wiedziałam, jak mu to powiedzieć, że jego rodzice nie żyją. Byli cali brudni i troszeczkę pokaleczeni. Powiedzieli, że ktoś ich napadł na dworcu i potrzebują się umyć. Zuza przyszła i zaczęła myć buty w moim mieszkaniu. To mi zapadło w pamięć. Kamil był bez skarpetek w grudniu. Utkwiło mi też to, że po tym jak Kamil się wykąpał, z mieszkania zniknęły jego buty. Zuza na chwilę wyszła i butów Kamila już nie było. Ubrania też były pobrudzone, były plamy krwi, ale nie przesączone krwią, tylko po prostu były brudne. Jak gdyby ktoś się przewrócił, dostał od kogoś cios, ale to nie były ślady po zbrodni, zeznawała. W pewnym momencie dziewczyna dostała od znajomego link z informacją o śmierci rodziców Kamila. Napisałam do tego kolegi, aby wezwał policję, jakieś służby mundurowe, ale w takim sensie, żeby jakiś psycholog mógł powiadomić Kamila, że w taki sposób zginęli jego rodzice. Ja nie byłam w stanie powiedzieć komuś, że w taki sposób zginęli. Nie wiedziałam, jaka będzie reakcja, czy wyskoczy przez okno, czy będzie chciał coś zrobić. Przyjechały służby ubrane po cywilnemu, w kominiarkach, krzyczały policja na ziemię, jak w filmie. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na krakowską stację, przeszukali ją. W kontenerach niedaleko został porzucony plecak, w którym były zakrwawione ubrania, części od urządzeń elektronicznych oraz karta SIM. Po 3 godzinach od przyjazdu do Krakowa Zuza i Kamil zostają zatrzymani pod zarzutem pozbawienia życia małżeństwa Niedźwiedź. Oboje zostali szczegółowo przesłuchani na komendzie w Lublinie. Kamil mówił, że w żadnym stopniu nie jest powiązany z tą zbrodnią, jednak Zuza bez cienia wyrzutów przedstawiła makabryczne szczegóły dotyczące zaplanowania i popełnienia morderstwa. Co więcej, miała chwalić się tym, że dobrze im poszło. Przytoczę fragment artykułu. Jak dowiedziała się wyborcza, Zuzanna M., przesłuchiwana przez policjantów, okazywała satysfakcję, chwaliła się, jak im dobrze poszło. Dom spływał we krwi. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, odkąd pracuję. Prawie 30 lat, powiedział nam zszokowany jeden ze śledczych. Para została tymczasowo aresztowana. Krótko po tym, jak media poinformowały o całej zbrodni, na Facebooku powstał fanpage Uwolnić Marię Goniewicz, czyli Zuzannę Maksymiuk. Fanpage już nie istnieje, ale ślad po nim został na portalu Wykop. Zacytuję. Zuzanna M., poetka pisząca pod pseudonimem Maria Goniewicz, wczoraj zamordowała 2 ludzi. Na Facebooku można znaleźć fanpage, który nawołuje do uwolnienia artystki. Są tam komentarze typu szacun za odwagę. Jak na razie widnieje tam 23 takich samych psycholi, którzy się pod tym apelem podpisują. W czwartek 18 grudnia 2014 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Agnieszki i Jerzego. Ceremonia miała miejsce w kościele w Białej Podlaskiej. Na miejscu zgromadziły się tłumy. Na początku czerwca 2015 roku odbyła się z kolei konferencja prasowa, na której Beata Syk-Jankowska z prokuratury okręgowej w Lublinie poinformowała opinię publiczną, że Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Zuzannie M., Kamilowi N. oraz Marcinowi S. i Lindzie M. 18 sierpnia 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie ruszył proces 2 nastolatków oskarżonych o morderstwo małżeństwa Niedźwiedź. Rozprawa odbyła się ze zamkniętymi drzwiami z uwagi na wniosek obrońców oskarżonych oraz prokuratora. 4 grudnia 2015 roku, po kilku miesiącach, rozprawa dobiegła końca. Na sali sądowej przedstawiono cały zebrany materiał dowodowy, który bezsprzecznie wskazywał na winę oskarżonych. Biegli sądowi na podstawie obserwacji wydali opinie, z których wynika, że w momencie popełnienia przestępstwa sprawcy byli w pełni poczytalni oraz nie stwierdzono u nich żadnych zaburzeń psychicznych. W przypadku Kamila Niedźwiedzia szczegółowe badania wykluczyły, aby posiadał on cechy osobowości zależnej bądź antyspołecznej. Zuzannę Maksymiuk określono natomiast jako osobowość narcystyczną z cechami dyssocjalnymi. Obrona Kamila w mowie końcowej postulowała o wymierzenie mu najniższej kary, czyli 12 lat pozbawienia wolności. Czynnikiem łagodzącym dla Kamila miał być fakt, że to Zuzanna miała być głównodowodzącą tą zbrodnią. To ona miała skrupulatnie zaplanować każdy jej szczegół i przekonać do niej chłopaka. Kamil zeznał, że przez większość czasu traktował słowa dziewczyny z przymrużeniem oka, ponieważ był pewien, że żartuje. Już na początku wyraził skruchę i dodał, że gdyby tylko mógł, to chciałby cofnąć czas. Zuzanna zaś aż do momentu procesu nie okazała żalu za to, co zrobiła. Dopiero przed sądem na jednym z procesów, gdy udzielono jej pozwolenia, łamiącym głosem odrzekła: chciałabym prosić o danie mi szansy na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Teraz mam styczność z dziewczynami, które niesamowicie tęsknią za domem. Ja nigdy nie miałam okazji poczuć tego uczucia. Chciałabym wyjść i stworzyć rodzinę, za którą mogłabym tęsknić. Bardzo żałuję tego, co zrobiłam i wiem, że zasłużyłam na karę. Proszę o karę w miarę łagodną. Zależy mi na tym, żeby po prostu jeszcze być człowiekiem. Pod koniec sąd udzielił głosu prawnikowi, który był adwokatem Zuzanny. Mecenas wskazał, że tak naprawdę to Kamil był inicjatorem tragedii i to od niego rzekomo miał wyjść plan pozbycia się własnych rodziców, a Zuzanna, która walczyła z wieloma problemami, brakiem akceptacji i miłości, przystała na jego propozycję, bo bała się go stracić. Obecny na miejscu prokurator wnosił o dożywotnie pozbawienie wolności dla obojga oskarżonych. Zwolnienie warunkowe mogłoby nastąpić po 25 latach odsiadki. Argumentował to przede wszystkim ogromną brutalnością z bezwzględną premedytacją, jaką wykazali się nastolatkowie. Na koniec nastąpił moment ogłoszenia wyroku. Wydał go sędzia Arkadiusz Śmiech. Na mocy artykułu 148 paragraf 2 i 3 kodeksu karnego skazuje ich na kary po 25 lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 77 paragraf 2 kodeksu karnego zastrzega, że warunkowe zwolnienie oskarżonych może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat orzeczonej kary pozbawienia wolności. Sędzia uzasadnił wyrok tym, że oskarżeni działali z premedytacją. Oboje są tak samo odpowiedzialni za tą tragedię, a co do ich winy nie ma najmniejszych wątpliwości. Jedyną okolicznością łagodzącą w tej sprawie był bardzo młody wiek zabójców, co wiąże się z możliwością resocjalizacji i z tego powodu nie zostali skazani na dożywocie. Zuzanna i Kamil będą mogli ubiegać się o przedterminowe zwolnienie w 2034 roku. Warto zaznaczyć, że w przypadku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem według przepisów prawa najmniejszy możliwy wyrok to 12 lat pozbawienia wolności. Co więcej, z uwagi na popełniony czyn, Kamil nie odziedziczy majątku po rodzicach. Jeszcze w trakcie trwania procesu prokurator podjął odpowiednie kroki. Możemy o tym przeczytać choćby w archiwalnym artykule w Gazecie Wyborczej. Zacytuję fragment. W przypadku Kamila N. prokurator podjął działania, by nie mógł dostać spadku po rodzicach. To m.in. warta około 1 milion złotych willa w Rakowiskach, ta, w której nastolatkowie zabili rodziców Kamila, do tego konta w banku, polisy ubezpieczeniowe, 2 prawie nowe samochody. Wszystko to miałby odziedziczyć zabójca. Jednak osoba, która dopuściła się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcom, może być uznana przez sąd cywilny za niegodną przejęcia majątku i o to właśnie wystąpił prokurator. Z kolei znajomi nastolatków Marcin S. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę w kwocie 8 000 zł, Linda M. otrzymała karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 5 000 zł grzywny. Oboje zostali także objęci dozorem kuratora w okresie próby. Sąd uznał ich za winnych tego, że działając wspólnie i w porozumieniu utrudniali postępowanie karne, pomagając Kamilowi N. i Zuzannie M., sprawcom zabójstwa rodziców Kamila, uniknąć odpowiedzialności karnej w ten sposób, że bezpośrednio po zabójstwie przewieźli ich samochodem z Rakowisk do Krakowa oraz zacierali ślady przestępstwa, zabierając ze sobą plecak, w którym były dowody zbrodni, noże, rękawiczki oraz części ubioru sprawców. Taką karę ustalili w porozumieniu z prokuratorem, dlatego uniknięto rozprawy. Po zakończonym procesie prokuratura i obrońcy oskarżonych wnieśli apelację, która odbyła się 4 miesiące później, 12 kwietnia 2016 roku. Sąd apelacyjny w Lublinie podtrzymał wyrok zasądzony w pierwszej instancji. W trakcie odsiadki w więzieniu Zuzanna wciąż zajmuje się tworzeniem swoich dzieł. Wygrała nawet 12. edycję konkursu poezji więziennej, w którym wzięło udział ponad 100 osadzonych. Dziewczyna utrzymuje kontakty z mamą, która regularnie ją odwiedza. W przypadku Kamila jego bliscy się od niego odwrócili i zadeklarowali, że nie chcą mieć z nim nic do czynienia. Dom, w którym Jerzy i Agnieszka zostali bestialsko zamordowani, został wystawiony na sprzedaż w bardzo niskiej cenie z uwagi na okoliczności. Bardzo długo nikt się nim nie interesował, ostatecznie kupiło go wujostwo Kamila. Czy można było tej zbrodni uniknąć? Tutaj z pomocą przychodzą znajomi nastolatków, którzy zaraz po zbrodni dzielili się swoimi przemyśleniami na temat całej sprawy, a zwłaszcza na temat Zuzanny. Przytoczę kilka wypowiedzi, które świetnie oddają to, w jakim miejscu nastolatka się znajdowała. Hanka. Rok temu wsiadła podpita do autobusu. Powiedziała, że wraca z imprezy. Trochę jechałyśmy razem, gadka zwyczajna. Nagle, kompletnie bez związku rzuciła: wiesz, mogłabym zabić człowieka. Bartek. Między sobą mówiliśmy, że jakiś trup na pewno pójdzie, bo Zuśka przekraczała kolejne granice. Jedną dziewczynę uprowadziła, inną, nieletnią, jeszcze w gimnazjum, namówiła do seksu, raz kazała pobić jakiegoś chłopaka, bo był winien pieniądze. Miała znajomości w dziwnych kręgach. Przyciągała innością, pokazywała muzykę, której nie znali, filmy, literaturę, mówiła jak się ubierać. Wszyscy chodzili w bluzach tej samej, drogiej firmy. Kaśka. W szkole była osobą, przez którą idzie się na dno. Wagary, problemy w nauce i z rodzicami, jaranie. Większość jej znajomych się ogarniała albo była ogarniana przez rodziców. Ucinali kontakt. Zuśki to nie obchodziło, znikali jedni chłopcy, pojawiali się inni. Nie mam wrażenia, że przywiązywała się do kogokolwiek. Była zimna, zawsze znajdowała kolejnych słabych, bogatych, z dobrych domów. Dzięki niej mogli zaistnieć, zaczynali być dostrzegani, stawali się jej odbiciem. Kłóciła się z nauczycielami, wyzywała ich od idiotów, tylko ona była w porządku i jej aktualni kumple, reszta to śmiecie. Hanka. Czasami chwaliła się wolnością w domu, że zawsze robi co chce i nikt jej nie przeszkadza. Wyjechała do Torunia i nie było jej przez tydzień. Gdy wróciła, mówiła, że matka nawet nie zauważyła jej nieobecności. Zuzannę tak z kolei wspominał dyrektor szkoły, z której została przeniesiona. Na początku dobrze się uczyła, reprezentowała szkołę w zawodach sportowych, pisała wiersze. Musiała być lubiana, bo wybrali ją na gospodynię klasy. Problemy zaczęły się pod koniec pierwszej klasy. Nauczyciele skarżyli się dyrektorowi, wzywali matkę. Ta twierdziła, że jest z córką w bardzo dobrych relacjach, że są przyjaciółkami i że to nauczyciele są winni, bo nie potrafią rozpoznać inteligencji dziecka. Postawiłem Zuzannie twarde wymagania, że albo się zmieni, albo dalej będziemy walczyć. Nie było mowy o wyrzuceniu, ale wiadomo było, że my nie odpuścimy. I wtedy matka zabrała dokumenty. Zuza wolała zmienić szkołę niż swoje zachowanie. Do kontaktu z poradnią też nie doszło. Trzecią klasę Zuzanna rozpoczęła już w drugim miejskim liceum. Kamil wciąż się z nią spotykał, jego nieobecności sięgały 54%. Jeżeli chodzi o obcowanie z osobą poniżej 15 roku życia, rodzice nieletniej zgłosili sprawę na policję i w ramach śledztwa Maksymiuk przeszła badania psychiatryczne, z których wynikało, że ma skłonności do przedstawienia siebie w lepszym świetle niż w rzeczywistości, wybielania siebie, bagatelizując potknięcia. W jej życiu zabrakło wzorców mężczyzny jako ojca i partnera matki. Mężczyzna jako taki ma dla niej mniejsze znaczenie, musi zasłużyć na akceptację. Jeśli chodzi o Kamila, Bartek go tak wspominał. Wcześniej to był normalny chłopak, niczym się nie wyróżniał. Uśmiechnięty, pomocny, wcale nie był zamknięty w sobie, jak to teraz mówią. Ubierał się normalnie, dżinsy, sweterek, dopiero później się odciął. Rękę zawsze podał, ale już nie rozmawialiśmy. Zaczął opuszczać lekcję. To wy napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem tej tragedii można było uniknąć i jak myślicie, gdzie popełniono błędy i kto jest winien. Przypominam o Surfshark, to wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych.